Dzień dobry, Tomek Golonko, portal na temat.pl. Dziś pytamy seniorów o to, co chcieliby dostać od rzeczy małych po wielkie marzenia. A Dzień Babci i Dziadka wydaje się być idealnym momentem na tego typu sondę. Życzyłabym sobie, żebym była bardzo zdrowa i była pomocą dla wnucząt swoich. Mam dwie wnuczki piękne, jak i dwie córki cudowne, więc i dla nich chciałabym dobrze, bo te czasy są takie niepewne, nieciekawe. Aczkolwiek no jest, takie czasy są, jakie są. No, zdrowia po prostu, miłości. Czego panu brakuje? Co by pan chciał? No to ja to lubię pracę. Człowiek jak pracuje, tym młody wygląda i czas nie ucieka. A wnuki pan ma? Mam jednego. Będzie obchodził Dzień Dziadka z panem? Ale bardzo nie lubię. Nie tutaj, ja to sam, tutaj bez wnuk. Czy będzie świętowanie z okazji Dnia Dziadka? No, takie ograniczone trochę, bo student jest, studiuje, także nie wiem, czy znajdzie czas, żeby wpaść na dłuższą posiedzenie. Na pewno hucznie, wnuczki przyjadą, babcia ciasto upiecze i będzie dobrze. Marzenia wyjechać za granicę i to się chyba ziści, bo już w czerwcu. Z wnukami? Tak. No i to jest najpiękniejsze marzenie. To życzymy wspaniałej podróży. Żeby rodzina była zespolona, nie? O, bardzo ważne. To jest najważniejsze, a resztę to jakoś tam będzie, nie? Zdrowia. Zdrowia. Opieki w NFZ-cie? Nie, to wie pan, na to nie liczę. O, no to trzeba może sobie właśnie życzyć. Wie pan, ktoś, jak tyle lat nie było, to i nie będzie. Nie? Najważniejsze to jest zdrowie. Jak jest zdrowie, to i wszystko będzie reszta. Tylko i wyłącznie od zdrowia. Zdrówka. Zdrówka i nic więcej. A reszta jest w porządku. No właśnie widzę, że pan uśmiechnięty, no, energia jest. No. Także nie ma problemu. Nie ma żadnych problemów. No w sklepach wszystko jest, pieniędzy starcza, no to wiąże co więcej chce, tylko zdrowia. No. O, wycieczkę jakąś egzotyczną na dzisiaj. A w przyszłości dobrej emerytury. Duża jest emerytura i bardzo dobrze się żyje. Ja nie narzekam. Dzień Dziadka w niedzielę. No. Co będzie z okazji tego dnia? No coś może wnuczki przywiozą. Albo żona jeszcze coś kupi. Przepraszam. No. Czyli wesoło jest. Wesoło. Ma pan możliwość od ręki coś dostać z okazji tego Dnia Dziadka, nie? Tak. Tak. Coś małego, czy to co to by było na przykład? No co by było? O, teraz ciężej odpowiedzieć, co by było. No coś by było, przywiozło, ale nie odpowiem. Czekoladę może dużo, czy coś. O. No w starszym wieku potrzeba nam spokoju i dobroci drugiego człowieka, pomocy. No żeby może te czasy były lżejsze dla nas. Najprostszą rzecz, to co to by było? To zdrowie. Gdyby wojny w Ukrainie nie było. No teraz bardzo ważne pytanie. Czy na Ukrainie obchodzi się Dzień Babci? Tak, obchodzi się. Czy w tym roku będzie pani obchodziła, czy jednak... W tym roku ja tutaj na razie. Czyli nie za bardzo jest to świętować, co? Tak, tak. Nie do świąt teraz. Mhm. Także... To na koniec zapytam, gdyby mogła sobie pani czegoś życzyć z okazji Dnia Babci, no, to co to by było? No, żeby spokój, mir był na ziemi. To wszystko, żeby wojna skończyła się, to prezentów nijakich nie chcę. Aby był spokój, cisza. I to wszystko. I tego pani z całego serca życzymy.